studio telewizji w Polsce na konferencji rynku kapitałowego, konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej. Z nami jest prezes Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz. Witam bardzo serdecznie, panie prezesie. Drodzy Państwo, konferencja Izby Domów Maklerskich to co roku jest takie najważniejsze wydarzenie na rynku kapitałowym, bo to coroczne spotkanie czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego, inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych. To, jak Państwo wiecie, bo jesteśmy na konferencjach Izby Domów Maklerskich co roku, wydarzenie o tyle istotne, że podsumowuje wydarzenia ostatniego roku, ale też sygnalizuje, co będzie najważniejszym tematem w życiu rynków kapitałowych, rynku kapitałowego w Polsce w kolejnym roku. Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem Uczestnicy rynku kapitałowego wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Panie prezesie, w poprzednich latach rozmawialiśmy tutaj w Bukowinie na takie tematy dotyczące kryzysu post-covidowego. Pamiętam konferencję, która odbyła się właściwie tuż przed pierwszym lockdownem. Rozmawialiśmy o transformacji energetycznej, o znaczeniu wskaźników ESG, o regulacjach, o kwestiach związanych ze strategią rynku kapitałowego. W tym roku rynek kapitałowy spotyka się w sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą dzieje się pełnoskalowa wojna. Rosja zaatakowała rok temu Ukrainę. Czy w tym roku tym tematem wiodącym będzie właśnie wpływ wojny na rynek kapitałowy, na giełdę, na inwestorów, czy też możemy się spodziewać, że i inne tematy znajdą się w tegorocznym, na tegorocznych panelach? No, na pewno kwestia Ukrainy to jest jeden z naszych głównych paneli, dlatego gdyż on z jednej strony niesie zagrożenia wynikające z tego, że inwestorzy bardzo niechętnie inwestują w Polsce, biorąc pod uwagę, że Polska jest krajem przyfrontowym, a z drugiej strony w dłuższej perspektywie to ze względu na naszą bliskość i też taką też kulturową bliskość i językową będzie to stwarzało dla polskich przedsiębiorców duże możliwości współpracy w odbudowie Ukrainy, a jeśli jest współpraca gospodarcza, no to jest kwestia w tym momencie finansowania, bo rynek kapitałowy czy rynek bankowy, no pełną służebną rolę w gospodarce i biorąc pod uwagę wyzwania kapitałowe stojące przed polską gospodarką, wynikającą z jednej strony z zielonej transformacji, z konieczności digitalizacji, czy też wynikających z potrzeb finansowania służby zdrowia, to mamy ogromne potrzeby finansowe, a z drugiej strony właśnie te możliwości, które się mogą pojawić w odbudowie Ukrainy i system bankowy, czy kredyt bankowy będzie, środki będą niewystarczające. Zresztą niedawno jeden z wiceprezesów bardzo dużego banku w Polsce powiedział, że musimy zbudować drugą nogę, bo system bankowy nie dostarczy wystarczających środków, żeby zaspokoić te wielkie potrzeby kapitałowe związane z potrzebami w Polsce, jak i też z wykorzystywaniem możliwości, które się, miejmy nadzieję, niedługo pojawią, związaną z odbudową Ukrainy. Rynek bankowy, rynek ubezpieczeniowy, to jakby naturalnie zareagowały na sytuację wojenną i widzieliśmy to w ciągu ostatniego roku. Mówi pan, że jako kraj przyfrontowy mamy pewien kłopot z zachęceniem inwestorów do wchodzenia na polski rynek kapitałowy. Natomiast ja już spotkałem się też z takim sformułowaniem, że duża liczba wojsk amerykańskich w Polsce, te zapewnienia prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena o tym, że będziemy bronić, że NATO będzie bronić każdego centymetra i każdego członka NATO, dają jednak takie poczucie bezpieczeństwa w kontekście planowanej już, czy dyskutowanej już odbudowy Ukrainy. Czy ten wątek właśnie odbudowy Ukrainy i przygotowania się już do tego ogromnego wyzwania inwestycyjnego też pojawia się już w rozmowach rynku kapitałowego? Tak, absolutnie. Tak jak powiedziałem,
to będzie jednym z głównych paneli, nawet chyba otwieramy tak pierwszym panelem, to będzie kwestia szans dla polskiego rynku kapitałowego, polskiej gospodarki w odbudowie Ukrainy. Zresztą on, to jest panel takiej wysokiej rangi, będzie on moderowany przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego pana Jacka Jastrzębskiego, a w nim udział wezmą tacy zacni dyskutanci, czy jak pan Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku PKO, pan Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, pan minister Soboń, pan Mateusz Szczurek, były minister finansów, obecnie dyrektor w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, pan Jan Szewczak, członek zarządu PKN Orlen, Maciej Trybuchowski, prezes KDPW. Tak w każdym razie... Czyli rzeczywiście instytucje kluczowe dla rynku kapitałowego. Tak, i z jednej strony banki, i z drugiej strony takie potężne koncerny są reprezentowane w tym panelu jak PKN Orlen. Z trzeciej strony mamy tu przedstawiciela Krajowego Depozytu, bo jednym z elementów jest, że mamy nadzieję, a już są już kontakty ustanowione, że będziemy też odbudowali, czy pomagowali odbudować rynek kapitałowy. Albo inaczej, będziemy chcieli go ustawić według takich standardów zachodnich. Przecież Polska po transformacji po 1989 roku świeciła przykładem, jeśli chodzi o koncepcję czy o strukturę organizacji rynku kapitałowego. Nie przez przypadek polski rynek kapitałowy, mówimy o tym pierwszym okresie transformacji albo przez pierwsze 20 lat, był w wielkim dynamicznym rozwoju, uzupełniał środki systemu bankowego, które wspierały przedsiębiorczość Polaków. Więc taki system, budowa tej drugiej filaru finansowania rynku kapitałowego w Ukrainie też będzie bardzo potrzebna i na pewno Polska będzie tu służyła swoim know-how. No to jest to, o czym już też rozmawiamy, czyli ta pozycja Polski jako pewnego hubu pomocowego. No tyle mamy za sobą rok, w którym pomagaliśmy mocno Ukraińcom uciekającym przed wojną, natomiast dzisiaj już myślimy mocno o tym, żeby wspierać Ukrainę w odbudowie po wojnie, oby ta wojna skończyła się jak najszybciej. W programie tegorocznej konferencji jest około 20 paneli, warsztatów merytorycznych. Co roku gośćmi konferencji są, tak jak już mówiliśmy, przedstawiciele tych kluczowych instytucji dla rynku kapitałowego. Mówił pan o przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Ministerstwa Finansów. Kogo jeszcze w tym roku spotkamy, czy zobaczymy, czy posłuchamy w Bukowinie na konferencji Izby Domów Maklerskich? Aż się boję wymieniać, bo boję się, że pominę kogoś ważnego. To może, że tak powiem, według kolejności jakby paneli. Drugi panel, nie mniej ważny, to jest makroekonomiczny. Makroekonomia, sytuacja, jak się będzie rozwijać, ma fundamentalne znaczenie dla zachowania inwestorów, dla zachowania przedsiębiorców, którzy prognozują pewne przyszłe przychody czy przyszłe inwestycje. W związku z tym bardzo mocno jest obsadzony ten panel makroekonomiczny i chcę tu potwierdzić, że mamy gościa, takiego keynote speakera, pan Colin Ellis, który jest Global Credit Strategist, największej agencji międzynarodowej Moody's, która ma, można powiedzieć, największą reputację i będzie ten skład panelistów, wybitnych panelistów uzupełniony albo może uzupełniony to jest złe sformułowanie, ale częścią tego panelu dyskusyjnego, w skład panelu dyskusyjnego będzie wchodził między innymi profesor Łukasz Hart, były członek Rady Polityki Pieniężnej, będzie Paweł Borys i będzie znany też w makroekonomista, bo Paweł Borys nie tylko, że zarządza funduszem, ale jest znany makroekonomistą w Polsce. I będzie też Rafał Mikusiński, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, ale on przez blisko chyba 20 lat zarządzał aktywami w naszym regionie. Jesteśmy również my z kamerą telewizji w Polsce i relacjami na portalu wgospodarce.pl. Zapraszam Państwa na te relacje, bo mam takie wrażenie, że rzeczywiście konferencja rynku kapitałowego, to spotkanie tutaj w Bukowinie Tatrzańskiej co roku rzeczywiście jest też takim wskaźnikiem, sygnałem,
jakie tematy będą rozgrzewały dyskusję rynku kapitałowego w kolejnym roku, czyli do przodu. Co roku tematy poruszane tutaj są takim wskaźnikiem, ale też zapowiadacie Państwo, że na koniec konferencji, czy zakończeniem konferencji jest przedstawienie pewnych rekomendacji tego, co właśnie, czego rynek kapitałowy oczekuje od regulatorów, od przygotowujących prawo, ale też od instytucji rynku kapitałowego. Czego możemy się spodziewać? Możemy wyprzedzić trochę te dwa dni i gdyby pan prezes mógł przedstawić, co pana zdaniem tymi rekomendacjami w tym roku mogłoby się stać? No, będziemy wnikliwie słuchać panelistów, nagrywać, wyciągać wnioski, będziemy robili podsumowanie. No ale jakbym miał tak prognozować na podstawie dotychczasowych rozmów, no to wiemy, w moim przekonaniu, rynek potrzebuje absolutnego dodatkowego impulsu do rozwoju. Została stworzona strategia rozwoju rynku kapitałowego. Wiele rzeczy na poziomie operacyjnym usprawniło funkcjonowanie rynku kapitałowego, ale jest parę fundamentalnych spraw, które nadal wymagają rozwiązania po to, żeby udział rynku kapitałowego zdecydowanie wzrósł w finansowaniu polskiej gospodarki, przynajmniej do poziomów porównywalnych na Zachodzie. Dlaczego to jest ważne? No bo żeby wykorzystać, bo rynki kapitałowe oferują kapitał wyższego ryzyka, a ten kapitał jest źródłem finansowania innowacji, które są źródłem zwiększenia produktywności, konkurencyjności gospodarczej i zamożności społeczeństwa. I tak ocenia się, że w Polsce udział rynku kapitałowego w finansowaniu potrzeb rozwojowych w polskich przedsiębiorstw stanowi być może około 10%, bo nie ma dokładnych statystyk. W Europie średnio wynosi to 30%, tak przynajmniej stanowi ten dokument przed 3 lat pod tytułem Zielona Księga Capital Market Union. W Stanach Zjednoczonych to jest 70%, więc mamy absolutnie niewykorzystany potencjał rynku kapitałowego w dostarczaniu kapitału wyższego ryzyka do finansowania przedsiębiorstw. W związku z tym potrzebna jest bardzo aktywna, zdecydowana polityka bodźców podatkowych, które by dokonywały konwersji części kapitału, części oszczędności gospodarstw domowych w kapitał dostępny polskim przedsiębiorcom. A dzisiaj ponad 60% oszczędności gospodarstw domowych leży na rachunkach bankowych. To jest nieporównywalnie więcej w stosunku do krajów zachodnich. Czyli mamy rezerwuar, który musimy wykorzystać. Do tego potrzebne są zdecydowane działania bodźce, żeby część była dostępna dla tych przedsiębiorstw, właśnie dla innowacyjnych, dla inwestycji. Banki z założenia muszą być bardziej konserwatywne. I to jest taka fundamentalna sprawa, bo trzeba bodźców podatkowych, odważna polityka podatkowa, której na razie nie ma. Są pewne próby, ale one nie adresują istoty sprawy. No druga rzecz, najważniejsza, przypadkowo mówię w drugiej kolejności, no to rynki kapitałowe jest tam, gdzie mają dobrą reputację, gdzie jest dobra ochrona inwestorów. U nas bolączką jest egzekwowanie prawa, dlatego od lat apelujemy o powołanie sądu rynku kapitałowego, to się bardzo przyciąga, plus wzorem innych krajów, żeby byli prokuratorzy wyspecjalizowani w tym. Są kraje, gdzie żeby to trzeba się tak specjalizować, zdawać licencje maklerskie, bo to usprawnia całe procesy, bo ważna jest nieuchronność kar. No z innych elementów, które są ważne, no to jest bardzo ważne, żeby giełda wróciła do swojej pierwotnej misji, nie maksymalizowała zysku kosztem uczestników rynku, no bo mamy pewien konflikt między giełdą zorientowaną na zysk, co wynika ze statusu giełdy jako na giełdzie. Czyli mamy problem giełdy na giełdzie, co w konsekwencji rodzi, że monopolista zawsze ma przewagę nad niemonopolistami. Rosnące zyski giełdy, a domy maklerskie mają kłopoty z finansowaniem czy z obsługą inwestorów, jeśli chodzi o opłacalność. Także na pewno to jest jakimś problemem. Być może to będzie apel do głównego właściciela, żeby zmienić politykę giełdy, na tym zasadzie zwolnić zarząd giełdy z maksymalizacji zysków. W jaki sposób to zrobić? Czy na poziomie statutu, czy ściągnąć giełdę z giełdy? No jeżeli się nie da inaczej, to trzeba ściągnąć z giełdy, bo to jest instytucja infrastrukturalna. I o tym będziemy dyskutować, będziemy rozmawiać w tym roku w Bukowinie. Jak Państwo słyszycie, tych tematów jest rzeczywiście dosyć sporo. To pierwsza rozmowa w studiu telewizji w Polsce podczas 23. konferencji rynku kapitałowego w
w Bukowinie Tatrzańskiej. Moim i Państwa gościem był prezes Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz. Bardzo serdecznie dziękuję. A Państwa zapraszam na kolejne wywiady, kolejne rozmowy tutaj z naszego studia. Jesteśmy już umówieni z wieloma gośćmi tegorocznej konferencji. Zapraszam do śledzenia również relacji na portalu w gospodarce.pl. Do zobaczenia.